Mam nadzieję, że ten ośrodek będzie służył wszystkim mieszkańcom sołectwa Rudno. Będzie to takie miejsce, gdzie będzie kwitła kultura dla wszystkich dostępna. Niekomercyjna, a taka dostępna dla wszystkich. Gdzie będzie się toczyło również życie społeczne całego sołectwa. Cieszę się bardzo, że inwestycja powstała po bardzo, bardzo długim czasie. Mieszkańcy, podejrzewam, będą bardzo, bardzo zadowoleni z tego. Powstała w mistrzowskim tempie. Firma wywiązała się no, super. Jesteśmy wszyscy zadowoleni w ogóle z samego obejścia. Wewnątrz rozmieszczenie w budynku jest dobre. No, mam nadzieję, że krzewienie kultury w Rudnie rozbuduje się. Organizacje społeczne dostaną takiego większego powera, bo było tego brak w Rudnie, ale myślę, że obecne władze są młode, młody duchem, może będą miały nowe, młode, nowe, inne jakieś zapatrywania na tą kulturę, na nowoczesną kulturę, bo taka jest potrzebna tutaj w Rudnie. Cieszymy się bardzo, że organizacje, no właściwie jedno z większych organizacji, która działa na dzień dzisiejszy, jest to Ochotnicza Straż Pożarna, na pewno będą wiedli prym tutaj, chociaż bardzo chcemy, żeby wszystkie organizacje i koło gospodyń, i emeryci, renciści, współpraca ze szkołą, współpraca oczywiście z kościołem jak najbardziej. Wiele, wiele sytuacji no sam, zdarzają się już na dzień dzisiejszy, że przychodzą sami, proponują nam współpracę. Także jest to bardzo dobre. Dzisiaj został odebrany Centrum Kultury w miejscowości Rudno. Jest to inwestycja, która od wielu lat była przygotowana. Dzisiaj mieliśmy sposobność przekazać ją do użytkowania. Cieszy nas, że inwestycja, wiele oczekiwania przez mieszkańców Rudna, będzie miała odbiorców. Będzie to społeczność, brać strażacka, panie z koła gospodyń oraz wszyscy mieszkańcy, którzy będą chcą w sposób kulturalny i rozrywkowy uczestniczyć w życiu tego obiektu. Inwestycja została wykonana przez firmę IZO pana Sebastiana Paluchowskiego, a pełen nadzór i dozorowanie przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Pelplinie. Jest to wspaniała rzecz. Cieszymy się bardzo jako mieszkańcy, że nareszcie jesteśmy u siebie w domu i jesteśmy tutaj gospodarzami.